Siema. Witamy bardzo serdecznie widzowie na kolejnym materiale. Materiale z serii dodatkowych. Jesteśmy dzisiaj, jak to przeważnie u nas bywa, w Katowicach, a dokładnie znajdujemy się w parku Malownik. No i tak na pierwszą myśl, z czym mi się ta nazwa kojarzy? No, park Malownik, czyli malownicza okolica. Czy tak tutaj będzie? To dzisiaj postaramy się to was sprawdzić. No, jest to nowy park. Jest to nowy park, jest to tak naprawdę nowość, także postanowiliśmy tu przyjechać. No i co, no? Jesteśmy tak naprawdę przy głównym wejściu tutaj. I tu właśnie nagrywamy dla was wstęp. No i razem z wami i z kamerą udamy się w dalsze alejki tego właśnie parku. Także zapraszamy do oglądania. Dobra, to jedziemy. Jedziemy z tematem. To jest alejka tutaj od razu od wejścia. Tutaj za nami wejście. Właśnie, w którą stronę jedziemy się Paweł pyta. Dobre może pytanie. Może w tamtą dalej. No jestem ciekawy, czy tu się da takie kółeczko zrobić. No. Bo jakby się dało, to by było fajnie, nie? Pójdziemy najpierw tędy. Tak jest. Nie jest to grillowane? No właśnie ci powiem, wiesz co, nie wiem. Chwila widzowie, bo ja se tu muszę oprzeć. O, zresztą stopka jest nawet otwarta. Tak z nią jechałem, nawet nie widziałem, ale dobra. Co to jest? To jest dobre pytanie. Tu jest tabliczka, no. Regulamin korzystania z altany grill. No, grillowa altana. A najlepsze jest to, że w regulaminie było napisane, że nie można robić ognisk ani grilla, ale to chyba chodziło w takim razie o własne. Bo tutaj mamy dostosowaną wiatę grillową, jak widzicie. Także no, w sumie fajna sprawa. Tylko tak jedno pytanie. Chodzi ci o ten szkielet zapewne, się domyślam, czy nie? W sensie? Czy to się płaci na 300
Znaczy, bo tu jest jakby. Tu masz wycięty dół, nie? No. Że tu wsypujesz węgiel. No i w tym się pali normalnie. A tutaj jakby. Nie wiem tylko, czy. Tu się kładzie, nie wiem, Chyba tackę. tak. No ale tu byś musiał mieć sporą tackę, nie? Trochę. Albo jakiś luszt. To powinno coś wisać, chyba że to było. Ale może Zresztą my się tak zastanawiamy, może tu jest napisane. Przeczytajmy to tak na szybko. Aha, tu jest w ogóle, że termin korzystania z grilla należy uzgodnić z zarządcą. Czyli tak samemu to sobie chyba nie możesz tutaj Aha, dospalić to kiedyś też. pewnie zawieszają ten rów, No ten, chyba tak. żeby... Chyba tak. Albo ten, nowy ten park, to coś wymyślili z tym parku i dlatego tak No nie wiem. Także tu mamy, jak widzicie, cały regulamin. Dobra, a więc taka nasza opinia po chwili namysłu, jeśli chodzi o tą altanę. No to niby spoko, dobre rozwiązanie, że takie coś tutaj jest, ale trochę detali, trochę jeszcze niedociągnięć tutaj jest. Kilku Wiesz, detali brakuje, mi się wydaje, nie? jedynie tam na górze trochę obudował, żeby był dach, tak żeby w razie deszczu. No właśnie, tu jest zero osłony przed deszczem, nie? Trochę. Tylko tam, gdzie jest ta na samej górze i po prostu ten jeden bok, co jest na samej górze, No, no. to by ten i to by wystarczyło i jakimiś roślinami o. No właśnie, jakieś choćby były tutaj nawet po bokach, na przykład tak wokół jakieś doniczki z kwiatami, to by fajny efekt dawało. I wyglądałoby to już od razu inaczej, nie? No bo to Tak. jest taki trochę szkielet w sumie. Choćby to jeszcze było niedokończone. No ale dobra, mimo wszystko i tak fajnie, że takie coś tutaj jest. Także nie bądźmy już tacy marudni i idźmy dalej. Jest jeszcze taka sprawa, od razu tutaj obok tej altany grillowej znajdują się takie dwa drewniane słupki i właśnie zastanawia nas, co to mogło być. I zastanawiamy się, czy nie jest to efekt dewastacji, jaka tutaj całkiem niedawno została dokonana. Bo właśnie dało się usłyszeć i wyczytać gdzieś tam na internecie, że doszło tutaj w pewnym czasie do dewastacji przez tutaj jakichś okolicznych, można powiedzieć, chuliganów. I mogło tutaj po prostu coś być, ale zostało to zniszczone. A to, co tutaj możemy zaprezentować, to są jedyne ostatnie pozostałości z tego, co tutaj się znajdowało. Także co tutaj mogło być, to akurat tego nie powiemy. Dobra, a więc przed nami kolejny etap parku. Idziemy taki, można powiedzieć, molo. Tutaj po boku ławeczka. I to taka w sumie na kilkanaście metrów, bo ona jest tutaj po całej długości. Tutaj przed nami można zauważyć, że tak bym to ujął, skrzyżowanie. Tutaj można iść sobie w lewo, można iść sobie w prawo i tutaj również jest taka strefa do odpoczynku, można sobie usiąść. Także miejsca do siedzenia nie brakuje jak na razie. Tutaj widzę, jest oświetlenie. Tutaj tak pod zadaszeniem. Z daleka myślałem, że to jest tężnia solankowa, ale jednak nie. Tak mi to trochę z daleka wyglądało. Ale to nie tym razem. Tutaj widzicie plac zabaw. Pytanie, gdzie idziemy dalej, Paweł? Do góry. Dobra.
to jest domek dla owadów? Mhm. Domek dla owadów. Jak? Tutaj leżaki. O, patrz, tu są takie choćby namioty, takie drewniane po prostu. No, takie do siedzenia dla jednej osoby. No. Jak się dobrze uciśniesz, to i dla dwóch, nie? Tam widzę, jakbyśmy poszli, jest ścieżka do wyjścia chyba. Tak mi się wydaje. Tu jakiś chyba strumyk nam płynie. Tak na to wygląda. No tak płynie, ale ledwo, ledwo. Jest całe to zapchane liśćmi. W sumie powinni to co jakiś czas tak oczyszczać, nie? Z tych liści. Ale to... No właśnie tak trochę nie wiem za bardzo. Nie czaję kontekst. Ja też nie. Nie wiem co ktoś... Co autor miał na myśli, nie? Szczerze nie wiem co mi to przypomina. Zwykły głaz, nie? No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy to jest w ogóle prawdziwy głaz. Z plastiku nie jest na pewno. Nie no, prawdziwy będzie, ale... Ale nie wiem... Właśnie no... Co ktoś miał na myśli, stawiając tu właśnie... Taki kwadrat, można powiedzieć, trochę... Trochę krzywy, ale kwadrat, no. Tutaj teraz na ekranie widzicie te koryto tego małego strumyka, co przed chwilą tam też wam pokazywałem. A tutaj po drugiej stronie jest takie same koryto, tylko że tu jest dziwna sprawa, bo w nim nic nie płynie totalnie. I one jest takie, że tak powiem, totalnie czyste. Nie ma tam ani liści, ani niczego. Także może to jest takie nowo zdobione jeszcze. Też jest taka opcja. To jest kolejny park. No. Taka ozdoba. Napnięte rośliny. I tutaj mamy właśnie drugie wejście, wyjście. Dobra, to zawrócimy się i pójdziemy jeszcze tamtą drugą uliczką w takim razie, nie? No. Także my się wracamy tak jak przyszliśmy i widzimy się za momencik. Więc przemierzamy właśnie kolejną alejkę. Tędy myśmy szli, teraz idziemy w tym kierunku. No tutaj śmietniki są, także to akurat duży plus. Czy jest na rowery chyba? No, no, tak na to wygląda. A to wiesz co, nie wiem, to są jakieś takie ławki krzywe po prostu. No tak, tak to chyba miało być. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem, tak szczerze chyba. I tam przed nami są kolejne śmietniki. No, też takie do odpoczynku, do siedzenia. No i znowu tutaj brakuje trochę dachu. W razie gdyby padał deszcz. No i tutaj też jest taki mini plac zabaw, taki tor przeszkód, można by to nazwać. Także tutaj mamy coś takiego, tam również ławki, żeby usiąść. No i tutaj też stojaki na rowery. Teraz idziemy tutaj tą ścieżką, która się łączy z tą naszą poprzednią. Wcześniej myśmy tutaj szli z tej strony. Teraz idziemy w tym kierunku, tutaj prosto. Nie wiem, czy tam jest dalej przejście. Chyba nie ma, więc zawracamy się. Nie ma przejścia. Taki ślepy zaułek. Także teraz was zapraszam bardzo serdecznie na oficjalny test hamaka. Sprawdźmy, jak to się tutaj
prezentuje, jak to działa. Może się nie urwie, może tak, kto tu wie. Nie no, chyba wytrzyma, nie myślę. Można się tak tutaj położyć, jak widzicie, pod gołym niebem i odpoczywać. Czego chcieć więcej? Dobrze. A więc, jak widzieliście, zwiedzanie parku mamy już za sobą. Dokładnie. Mamy je za sobą. No i jak nasze wrażenia? Nasze wrażenia no, są takie, bym powiedział, mieszane. Bo początkowo w ogóle zakładaliśmy, że ten park będzie trochę większy. No dokładnie. To na pewno. Zakładaliśmy, że będzie to trochę większy obszar. Ale jak widzieliście, no za duży to on nie był. Ale no i tak myślę mimo wszystko dobrze, że jest taki park, bo fajne miejsce do odpoczynku, no cisza, spokój. Od głównej drogi jest trochę daleko, co prawda no słychać czasami jakieś przejeżdżające auto, ale to jest tak raz na jakiś czas, ale i tak to jest myślę w miarę ciche. No ale lokalizacja ogólnie myślę niezła, tak trochę na uboczu właśnie miasta. I tak, no czego mi tutaj brakuje na pewno? Brakuje mi tutaj jakiejś wody. No ale nie każdy park musi mieć wodę. No. No niby nie, no ale tak przydałaby się tu jakaś przykładowa, nie wiem, fontanna albo jakiś taki, nie wiem, mały zbiorniczek wodny. No a miejsca jeszcze sporo jest. No jest, bo tutaj tam za wami jakby za kamerą jest pełno w sumie terenu. Niewykorzystanego terenu. No nic nie ma, tutaj za nami też tak naprawdę. Więc no mogłoby tutaj coś jeszcze takiego powstać, myślę, że jeszcze nie jest na to za późno na pewno. Może z biegiem czasu coś tutaj jeszcze ktoś zdziała z czymś takim, żeby tutaj właśnie jakieś takie miejsce dodatkowe było do odpoczynku. No a tak ogólnie, no to nie wiem co tu w sumie tak szczerze wam powiedzieć, no miejsce ładne, czyste, nie ma jakiegoś też bałaganu, jest posprzątane widać, tutaj zarządca o to dba na pewno, więc no nie ma się tak jakoś zbytnio do czego doczepić, no. Jakieś atrakcje są, miejsce do odpoczynku jest, kosze na śmieci są, to też bardzo ważne. Także no, myślę, że to by było na tyle. My zaraz kontynuujemy, bo idą tutaj turyści i wejdą nam idealnie w kadr. A więc zmieniliśmy lokalizację, jak pewnie zauważyliście, ponieważ koleżcy, którzy szli w naszym kierunku, postanowili usiąść dosłownie obok tego miejsca, w którym przed chwilą nagrywaliśmy. Także zmieniliśmy lokalizację na miejsce, w którym nagrywaliśmy na początku. No i dobra, tak kontynuując, no to skończyliśmy tam na tym, że mogłaby być jakaś fontanna, jakiś ewentualnie taki mały zbiorniczek wodny. Dokładnie. No ale może to jeszcze z biegiem czasu powstanie, no zobaczymy, jest jeszcze na to czas na pewno. Park jest nowo zrobiony, więc no za późno nigdy nie jest, myślę, na to. No tak to myślę jest w porządku. Bo nie wiem co tu za bardzo powiedzieć tak szczerze, bo nigdy nie ocenialiśmy raczej parków, tylko jak już to wieżowce. I tak no nie wiem co tu za bardzo mówić, ale ogólnie jestem w stanie polecić to miejsce, myślę. Plac zabaw też jest, tam były w sumie dwa. Jeden to był plac zabaw, drugi to był bardziej taki to przeszkód. Także no dla dzieci też jakieś atrakcje są nawet, także no. No wiadomo, nic nie przebije Parku Śląskiego, no. No to na pewno, no. Nic nie przebije Parku Śląskiego, no. Mimo swoich lat, no to i tak dobrze się dalej trzyma Park Śląski. No ale no. Chyba to na tyle, myślę. Chyba, że chcesz jeszcze dodać, może. Nie, w sumie nie mam. Ja też, ja już też nie mam nic raczej do dodania. No i co? Mamy nadzieję, że ten materiał się wam podobał. A my uciekamy do domu. Tak jest. Do domu, jeszcze gdzieś ewentualnie pojeździć, bo jest w miarę fajna pogoda. No a od nas to by było, myślę, na tyle w tym materiale. No i chyba widzimy się na kolejnych, jeśli na nie wytrwacie. Także mamy nadzieję, że tak i do zobaczenia. Do zobaczenia.